Witam wszystkich. Dzisiaj chcemy Wam pokazać mój filmik testowy, porównywawczy. Porównuję w nim słuchawki Creative Fidelity HS800 z kamerą, którą do tej pory, którą nagrywałem, czyli kamera Microsoft VX1000. W filmiku tym, jak porównuję słuchawki, mówię o słuchawkach, jak porównuję kamerę, mówię o kamerze. Tak więc zapraszam wszystkich do obejrzenia mojego małego testu. To by było na tyle. Dzięki, cześć. Jest to próbka dźwięku nagrana słuchawkami Creative Fidelity HS800. Słuchawki te posiadają 40 mm magnesy neodymowe, pracują w paśmie przenoszenia 20-20 Hz, impedancja 32 Ω, czułość 110 dB. Mikrofon posiada regulację szumów, pasmo przenoszenia 100 Hz, 15 kHz, impedancja 10 Ω, długość przewodu 2,5 m. Słuchawki w tym momencie kosztują około 100 zł. Bardzo się opłaca, jak dla mnie. Tak więc porównajcie sobie audio nagrane kamerą oraz audio nagrane słuchawkami. Dziękuję. Jest to próbka dźwięku nagrana kamerą Microsoft VX1000 na USB. Kamera internetowa firmy Microsoft pracuje w maksymalnej rozdzielczości 640x480 pikseli przy 30 klatkach na sekundę. Posiada wbudowany mikrofon. Połączenie z komputerem odbywa się przez USB. I to by było na tyle. Podczas jej użytkowania najlepiej używać tak zwanego LiveCam 2.0.4, który posiada wiele funkcji. Dzięki.